Oni może podziękują jeszcze, nie? Pamięta, jest tam gdzieś bardzo bliska, to było spotkanie pary prezydenckiej z Polonią amerykańską. Jest, z drugiej strony Polonia wspiera nasze działania, te działania, które oficjalnie przez państwo polskie są prowadzone i to daje taki efekt synergii pozytywnego też współdziałania, dostrzegane też jest przez partnerów amerykańskich. No w tym kontekście także informacje dotyczące kwestii wizowej wczoraj padły bardzo istotne, bo to było bardzo dobre spotkanie, widać było te serdeczne. Bardzo dobre relacje też osobiste panów prezydentów, ale można powiedzieć, że w pewnym sensie pan prezydent Donald Trump uprzedził pewne fakty, bo mamy świadomość, że ten okres oceny, jeżeli chodzi o tę perspektywę wizową, to będzie koniec września i wtedy będzie ta weryfikacja. I że sędziowie prowadzili działalność wywrotową. Stanów Zjednoczonych powiedział, że oni się spodziewają tego ze strony amerykańskiej, że ten odsetek będzie poniżej 3% i że absolutnie w ciągu najbliższego czasu, w najbliższej perspektywy czasowej już nie będzie tego wymogu. Polska dołączy do programu bezwizowego, czyli nie będzie konieczności ubiegania się o wizę przy wyjeździe do Stanów Zjednoczonych i myślę, że to dla nas tutaj w kraju też jest istotne, że będziemy mieli ten kontakt ułatwiony, jeżeli chodzi o krewnych, jeżeli chodzi o przyjaciół, ale także dla wszystkich słuchaczy, jeżeli chodzi o kwestie turystyczne, jeżeli chodzi o możliwość swobodnego wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Panie ministrze, szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych, także bardzo ważne wydarzenie dotyczące polityki klimatycznej realizowanej przez poszczególne kraje globu ziemskiego. W drodze na szczyt klimatyczny prezydent Francji oskarżył Polskę, wskazując nas jako kraj, który wszystko blokuje. Cytat, także prezydent Francji zachęcał różnego rodzaju organizacje do podejmowania w Polsce różnego rodzaju protestów dotyczących spraw klimatycznych. Odniósł się do tych wypowiedzi, które się pojawiły w przestrzeni publicznej pan prezydent Andrzej Duda, mówiąc o polskich działaniach na rzecz klimatu, między innymi przypominając o tym, że porozumienia paryskie możliwa jest ich realizacja właśnie dlatego, że udało się uzgodnić reguły katowickie. Przypomniał o tym, że to przecież w Polsce właśnie w Katowicach był organizowany szczyt klimatyczny COP-u i tego rodzaju oceny, tak jak powiedział pan prezydent Andrzej Duda, no są w tym sensie nieuczciwe, że przykro jest ich słuchać i na pewno nie odzwierciedlają tego polskiego zaangażowania, jeżeli chodzi o problematykę klimatyczną. I to nie powinno być tak, że w takich wypowiedziach pojawia się kwestia odniesienia do innego państwa, bo każde państwo tutaj jest podmiotem indywidualnym, a to, co jakby Polska robi w tym zakresie, to jest kwestia ogromnego, z jednej strony już wykonanego zakresu zadań prac, z drugiej strony na absolutnie aktywnego udziału w tej dyskusji międzynarodowej, a takim najbardziej właściwym tego przykładem jest przypominanie zeszłorocznego szczytu COP24 w Katowicach, a no trzeba też powiedzieć, że tutaj odpowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy była no bardzo mocna i ja mogę tylko cytować te słowa pana prezydenta, że powiedział, że tego rodzaju wypowiedzi to jest działanie no co najmniej nieuczciwe. Kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem. Liczba tych spotkań i intensywność, jeżeli chodzi o kalendarz, świadczą o tym, bliskich relacjach polsko-amerykańskich, panie ministrze. To są niezwykle ważne tematy, bo to jest oczywiście ten kontekst militarny, ten kontekst bezpieczeństwa, ale rozumując w kategoriach bezpieczeństwa, rozmowy dotyczą także tych naszych strategicznych relacji w takich obszarach jak bezpieczeństwo także energetyczne, ale dotyczą także kwestii związanych z inwestycjami na terenie Rzeczypospolitej, czy też Polski jako klucza dla całego obszaru inicjatywy Trójmorza. To dzisiaj widać, że ta współpraca jest bardzo bliska i my w pewnym sensie też budujemy mosty pomiędzy Europą, Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, bo występujemy tutaj jako lider Europy Środkowo-Wschodniej, co przejawia się w obu formatach, w formacie bukareszteńskiej dziewiątki, czyli w ramach NATO, czy także jako lider inicjatywy Trójmorza, bo tym obszarem też Amerykanie są bardzo zainteresowani.
to jest tak, jak ojciec powiedział, no nigdy w historii nie było, to wczoraj dziennikarze to sumowali, bodaj 9. rozmowa bezpośrednia, spotkanie prezydentów. W żadnym okresie naszej historii nie było tak intensywnych kontaktów i przynoszących Polsce tak dobre wiadomości, bo to chodzi też o interes Rzeczypospolitej i to zgodnie z interesem Rzeczypospolitej dzisiaj się odbywa. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać. Dziękuję za rozmowę. Powiem do usłyszenia. Do usłyszenia. Gościem aktualności dnia był pan minister Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Na antenie Radia Maryja witam serdecznie pana Andrzeja Jaworskiego, wieloletniego parlamentarzystę. Na gruntach prywatnych to oznacza, że tak naprawdę dzisiaj tylko prokurator może wejść na ten teren i dokonać... Który jest w sumie dzisiaj tak popularny, ogólnie patrząc na całe życie społeczne chyba w Polsce, nie wiem jak jest za granicą, to się nie wypowiadam, ale wydaje mi się, że jest też podobnie. Wydaje mi się, że to jest taki problem bardzo ogólny, ale on dotyka chyba w jakimś tam stopniu każdego po prostu. I osoby popularne mogą, wiadomo, które są najbardziej tym dotknięte, osoby publiczne, ale też wydaje mi się, że to jest tak taki zwykły szereg ludzi po prostu. Gdzieś tam te komentarze nieraz jak się widzi w tych mediach też sociali szczególnie. A jak masz na imię? Ja Paweł. Pawle, a czy masz profil w jakichś mediach społecznościowych? Tak, mam. A dlaczego masz? Ja mam dlatego przede wszystkim w ramach tam jakiejś komunikacji ze znajomymi, jeszcze nawet ze szkoły średniej, jakiś tam kontakt po prostu jest utrzymywany, nawet jeżeli to jest jakieś dodawane przez nich zdjęcie, no to zawsze się tam jakoś widzi, jak osoba się gdzieś tam rozwinęła, co tam w życiu porabia, zawsze można się odezwać, jakoś tam skomentować jakieś sytuacje, nagle w życiu, bo wiadomo, jak to się wszystko rozjeżdża po szkole, załóżmy, to w moim odczuciu, po szkole jak każdy się gdzieś tam rozjechał, gdzieś tam w Polskę za granicę i takiego kontaktu fizycznego no nie ma, albo jest bardzo rzadko, to przez te media społecznościowe tutaj jak najbardziej się można komunikować, widzicie. Czyli generalnie założyłeś profil w celach informacyjnych, czy inaczej szukania nawet pewnej komunikacji, budowania może nie wspólnoty, ale jakiejś takiej bardziej formalnej. Dobrze, a czy miałeś do czynienia z hejtem? Ja osobiście nie miałem, dlatego bo praktycznie moja aktywność jest bardzo minimalna, jeżeli chodzi o moją osobę. Ja nie dodaję tam żadnych zdjęć, też staram się nie komentować czegoś, co mnie tam drażni nieraz. Różne, to też jestem na różnych tam grupach, to są różne tam właśnie zaczepki. Staram się unikać jakiegoś tam konfliktu i kontaktu, no bo wiem, że... Pawle, a powiedz mi skąd... To jest jakieś skupienie po prostu pewnych też grup, bo na jedną osobę, która się wypowie, byliśmy przeciw jakimś tam dewiacjom albo jakimś tam innym rzeczom, to nagle jest atakowana z wielu osób, z wielu stron i ciężko sobie też samemu potem poradzić z takim dość mocnym hejtem. Pawle, a skąd dzwonisz? Ja Przemyśl. Pawle, to teraz później nam przedzwoń i powiedz, jak cię zhejtowali za to, że do Radia Maryja dzwoniłeś. Dziękujemy, Pawle, pozdrawiamy cię z panem Boże, dobranoc. No tak, bo to nieraz i z tym się wiąże, nie? Tak. Jakie zależy. Bo na przykład nigdy nie spotkałem się na Dolnym Śląsku właśnie z jakimś hejtem z racji tego, że chociaż gdzieś się pojawiam w Radiu Maryja. To raczej był pozytywny odbiór. Zależy jakie środowisko. No tak, zależy jakie środowisko. Tak, obchodzisz. Ja kiedyś dawałem ślub jednej znanej osobie, nie? A wtedy to miałem czas wzrastania w zasadzie co tydzień, no to mi powiedziano, mówi, a co ten księżyc z Radiu Maryja tu robi? Nie, najpierw ktoś tam z jakichś tam, nie wiem, dziennikarzy czy kogoś, ale to jest jakieś takie, no nastawienie, no nie wiem, no to już wspominałem, gdzie Kolorado, do wszystkiego się jak gdyby dzisiaj próbują przyczepić, że no nawet to może
może być coś tam niewinne, nie? A od razu oni już jak gdyby, żeby znaleźć jakiś motyw, aby coś tam dołożyć. Już nie mówię teraz o wartościach, bo może za chwilę gdzieś uda nam się przejść do jakichś konkretnych, nawet do tego wszystkiego, do klasyki na przykład z panią Zofią Krypowską. Śmiało, śmiało. Mamy kolejnego SMS-a od księdza Zbigniewa z archidiecezji łódzkiej, który pisze nam, że nie posiadam żadnych mediów społecznościowych, gdyż jestem człowiekiem spontanicznym i mam obawy, że w którymś miejscu dałbym się sprowokować. I sam nie wiem, w którą stronę poszłyby moje emocje. Pozdrawiam prowadzących program, a szczególnie sportowców, którzy oprócz pasji, sportu, nie kryją wiary pod życiową podkoszulką. I pozdrawiamy bardzo serdecznie księdza Zbigniewa. Ale zobaczcie, i powiedział to, no po co denerwować się i tracić zdrowie. Dokładnie. Ale może do hejterów z życzliwością trzeba by podejść. No tak, to można z życzliwością, tak. Ja pamiętam, w którym to programie, ze szkolnej ławki, no, przedzwoniła jedna pani w studio, w ławce, no, siedziała dyrekcja i siedziała też uczennica liceum, śliczna dziewczyna, no, piękny miała uśmiech, no i jedna pani przedzwoniła i to już tylko wystarczyło. A co ksiądz myśli, co za hipokryzja? Ksiądz chce nam wmówić, że to dziewczątko takie śliczne, uśmiechnięte, jest tak radosne, bo jest wierzące i chodzi do katolickiej szkoły. I tak od razu zobaczyłem, jak ta dziewczyna posmutniała i mówi, no tak. I to tak jeszcze się emocjami. No oczywiście, no popsuła nam pani program, bo chcieliśmy jako wniosek na koniec programu powiedzieć, że prawdziwe szczęście daje Pan Jezus. No ale uśmiechasz się źle. Nie uśmiechasz się źle. Coś powiesz źle, nie powiesz źle. Ksiądz chudy, że tutaj udaje ascetę. Ksiądz gruby, że obżarciów, nie? No, to ja myślę, że teraz spróbujemy zagrać. Jest 22:51, a później wrócimy. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego masz profil na portalach społecznościowych lub dlaczego nie masz profilu? A może macie jakąś radę, jak walczyć z hejtem? Piszcie na Facebooku i piszcie przez bramkę SMS-ową. Czy to pełną winę, żyję tym, co daje sens, siłę, dystans. Przede wszystkim ksiądz konserwatysta, wciąż monotematyczny. A propos z nieba misja, bo bez niego ciężka kiszka. I choćby mi mówili, że liczy się nihilizm, i choćby mi cisnęli, że chrześcijaństwo, wiara są jak przyszłości religii. Europa misyjne tereny, wolę już robić za wrzędę, nic lecieć owczym pędem. Za ideologią rzędę, czy bezbożną propagandą, to Bóg stoi za prawdą, a nie media moda paktą. Wiara jest martwą, sił uczynków jej pozbawisz. Tak wielu ma go za nic, trąd, antyklerykalizm. Brak wiary, laicyzacja, mój sens, motywacja, but, modlitwa, pasja. Nie zobaczysz we mnie strachu zawsze na luzaku, nawet jeśli chrześcijanom przyjdzie zejść do kataku. Po prostu wierzę, mówią, że tak łatwiej. Po prostu wierzę, inaczej nie potrafię. Po prostu wierzę, Boga i prawdę. Po prostu wierzę, coraz mocniej uparcie. Po prostu wierzę, mówią, że tak łatwiej. Po prostu wierzę, inaczej nie potrafię. Po prostu wierzę, nowoczesnych wartości jak chrześcijaństwo, Polska to zasianek i wioska. Raput, ksiądz, cienka, boska, jest prosta wiara w Boga, ale miedzią jest spoko. Jak się zariusz oko, mówię prawdę, dosadnie. Tak trzymam mikrofon, składam rymy w sutannie, bo jeśli sam nie znam, zostanie. A homo to tylko fobia, pytam, gdzie jest dziś norma. Rzecz nie w narządach, w człowieku Boży obraz. Napijam w imię dobra, teraz ksiądz kiedyś mady. Choć... Krzybem wspomniał o mniejszościach seksualnych. Ponieważ bronimy amerykańskich wartości, przyjmujemy, że godność jest prawem każdego człowieka. Z tego powodu moja administracja pracuje z innymi krajami, by homoseksualizm nie był już karalny. Wyrażamy solidarność z osobami LGBTQ żyjącymi w krajach, które karzą więzieniem lub śmiercią na podstawie orientacji seksualnej.